Podziel to staracie się zebrać jak najwięcej kart każdego typu. Zdobędziecie za nie punkty tylko wtedy, gdy będziecie mieć najwięcej kart o danej wartości. Rozdajcie każdemu po jednym zestawie kart w wybranym kolorze rewersu. Potasujcie wszystkie karty z liczbami i jokerami i stwórzcie z nich zakryty stos. Wybierzcie losowo pierwszego gracza i dajcie mu dwie karty podziału. W każdej rundzie jeden z graczy pełni rolę dzielącego. Na początku rundy dzielący odkrywa ze stosu wskazaną liczbę kart w kolejności odkrywania w rzędzie od lewej do prawej. Kolejności kart nie wolno zmieniać. Następnie dzielący dzieli za pomocą kart podziału wszystkie karty na trzy strefy – białą, niebieską i czarną. W każdej strefie musi znaleźć się przynajmniej jedna karta. W tym przykładzie w białej strefie mamy jokera i dwójkę, w niebieskiej szóstkę, siódemkę i dziesiątkę, a w czarnej dziewiątkę i dziesiątkę. W grze dwuosobowej po podzieleniu kart na strefy drugi gracz wybiera jedną ze stref i odrzuca przydzielone do niej karty na stos kart odrzuconych. Teraz każdy z graczy, także dzielący, w tajemnicy przed innymi wybiera jedną z dostępnych stref. Gdy wszyscy podejmiecie decyzję, odkryjcie karty. Jeżeli nikt nie wybrał danej strefy, wszystkie leżące w niej karty odpadają na stos kart odrzuconych. Jeżeli tylko jeden gracz wybrał strefę, zdobywa wszystkie leżące w niej karty i umieszcza je przed sobą tak, by wszyscy widzieli, ile kart o jakich wartościach posiada. Zdobywając jokera, należy od razu przypisać go do jednej z kolumn, by nadać mu wartość. Jeżeli kilku graczy wybrało tę samą strefę i znajduje się w niej 3 lub więcej kart, dzielący ponownie dokonuje podziału na 3 strefy i wszyscy gracze, którzy wybrali tę grupę, ponownie dokonują wyboru strefy i zdobywają karty według wcześniejszych reguł. Jeżeli znajdują się w niej 2 strefy, dzielący dzieli je na strefę białą i niebieską. Gracze, którzy wybrali tę samą grupę, ponownie dokonują wyboru. Jeżeli znajduje się tam tylko jedna karta, odrzuca się ją na stos kart odrzuconych, a gracze, którzy wybrali tę strefę, nie otrzymują nic. Uwaga! W grze czteroosobowej może się zdarzyć, że dwóch graczy wybierze jedną strefę, na przykład niebieską, a pozostała dwójka drugą strefę, na przykład białą. W tym wypadku karty z niewybranej strefy odpadają i należy przeprowadzić ponowny podział oddzielnie dla każdej z pozostałych stref. Tu najpierw dzielimy karty dla graczy, którzy wybrali strefę niebieską, a potem podzielimy pozostałe karty. Czynności te przeprowadza się aż do skutku. Runda kończy się, gdy wszyscy gracze zdobyli już karty z wybranych stref lub kiedy nie ma już kart do podziału pomiędzy graczami. Nowym dzielącym zostaje osoba siedząca po lewej stronie dzielącego z poprzedniej rundy. Gra kończy się, gdy nie ma już dostępnych kart w stosie. Przeliczcie teraz karty w każdej z kolumn, zaczynając od wartości 1. Gracz, który posiada najwięcej kart danej wartości, wliczając w to jokery, bierze jedną z takich kart i umieszcza przed sobą. Pozostałe karty z kolumny odrzuca. Tu różowy gracz jako jedyny ma jedynkę, więc ją zachowuje. Żółty gracz, wliczając jokera, ma więcej dwójek niż zielony gracz, więc zachowuje jedną dwójkę. Jeżeli jest remis, tak jak tutaj w przypadku trójek, wszyscy remisujący zdobywają po jednej karcie. Po podliczeniu 10 kolumn, gracz z największą sumą zdobytych kart zostaje zwycięzcą. W przypadku remisu wygrywa gracz, który zebrał więcej kart o różnych wartościach. Jeżeli nadal jest remis, wygrywa gracz, który zebrał kartę o najniższej wartości.